Proszę Państwa, jakiś czas temu otrzymałem list od pana Szymona. Swoją drogą to jeden z najstarszych czytelników mojego bloga na portalu RMF24, teraz widzów tego kanału. Pan Szymon pisze tak, oddajmy mu głos. Podczas konferencji podaje się w jadalni obiad, nic oficjalnego. Przy stoliku siedzi 6 osób, a podający roznoszą dania przypadkowo. Raz do jednego, raz do drugiego stolika. Połowa towarzystwa otrzymała danie i czeka, aż następni dostaną, czasem około 5 minut. Czy zaczynać jedzenie, czy czekać? Takie stawia pytanie pan Szymon. No a my tutaj jesteśmy po to oczywiście, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Proszę Państwa, powiedziałbym tak. Po pierwsze, jeśli jesteśmy przy stoliku, to musimy się szybko zorientować, czy rzeczywiście mamy do czynienia z kelnerem, czy z podawaczem. Czy ten kelner podał dania najpierw paniom i idzie po kolejne dania, żeby je przynieść panom na przykład, to w tej sytuacji, jeśli my możemy się spodziewać, czy możemy podejrzewać, że te dania za chwilę się pojawią na stole, to nie ma co wychodzić przed szereg i nie ma co się za bardzo śpieszyć z tym zachęcaniem do tego, żeby ktoś jadł, bo jednak ideą pewną tego wspólnego wysiadowania przy stole jest to, żeby wszyscy zaczęli o tej samej porze i żeby wszyscy zjedli razem, co więcej, prawda? O tym moglibyśmy powiedzieć, powiemy kiedyś w innym odcinku przy okazji tego, jak rozmawiać przy jedzeniu. Natomiast jeśli my widzimy rzeczywiście to, co zaobserwował pan Szymon, czyli że pojawia się połowa dania, później kelnera, w zasadzie podawacz, jakby chcieli powiedzieć niektórzy, no i słusznie, nie ma trochę w tym złośliwości, ale słusznie jednak, prawdziwi kelnerzy się za to nie obrażą. Jeśli ten podawacz gdzieś tam biegnie do drugiego stolika, prawda, i tam zanosi te dania, zamiast tutaj najpierw obsłużyć wszystkich gości, to wtedy rzeczywiście powinna paść ta zachęta. Dlaczego? Dlatego, że pomimo tego, że savoir vivre, czy etykieta, jest lekcją elegancji, to jednak, jak mówimy tutaj co tydzień, u podstaw tych dwóch dyscyplin leży empatia, prawda, czyli ta umiejętność wcielenia się w kogoś drugiego. No i my wiemy, co się, prawda, dzieje z tym kimś, kto ma przed sobą obiad i ten obiad stygnie. No, w pewnym momencie, jeśli już ta nasza cierpliwość zostaje wystawiona na szwank, taka zachęta by się przydała. Ale, i teraz powiedzmy to jedno ale, ta zachęta raczej przy tym stoliku moim zdaniem powinna wyjść od takiej najbardziej dostojnej osoby. Czyli jeśli to jest sytuacja zawodowa, jeśli mamy tam na przykład szefa albo przełożonego, to wtedy lepiej, żeby on zaproponował coś takiego jako gospodarz. Jeśli to jest konferencja naukowa, no to mógłby to powiedzieć profesor, prawda, który jest wśród doktorów i studentów na przykład. Jeśli to jest rodzina, to mógłby to zaproponować ktoś najstarszy, czyli zawsze ten ktoś, kto jest w stanie w tej jednej takiej sytuacji wystąpić w roli gospodarza. Wśród znajomych oczywiście, kto pierwszy, ten lepszy, niemalże tutaj razem będziemy tutaj podejmować taką decyzję. Także jak najbardziej, proszę Państwa, ja bym się z tym zgodził, żeby zachęcić, tak bym odpowiedział na to pytanie, do jedzenia, chociaż nie będzie to zgodne z tą taką wymarzoną naszą etykietą, z tą wymarzoną elegancką sytuacją, ale my wiemy dlaczego, empatia za tym musi stać, pewna wrażliwość na innych. Natomiast dałbym sobie tę chwilę czasu, czyli nie robiłbym tego od razu, bo mogłoby się okazać, że za chwilę te dania i tak na stół trafią. Zrobiłbym to w momencie, kiedy już będę miał pewność, że rzeczywiście tutaj kelnerzy się opóźniają, że nie przyniosą tego dania na czas. No a kiedy my jesteśmy w tej sytuacji tych osób, które mają to danie przed sobą, to tak zachęceni, rzeczywiście możemy się jeszcze chwilę rozejrzeć, prawda, poczekać króciutką chwilę na to, czy aby na pewno kelnerzy nie zdążą tego dania podać, a później zaczynać, szczególnie jeśli tego życzy sobie gospodarz. Wszystkiego dobrego, proszę Państwa, i do zobaczenia za tydzień.